Salon polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się Państwu, dzień dobry. Dziś się z nami Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, a wcześniej minister sprawiedliwości, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Kłaniamy się, dzień dobry. Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Trójki. Dziś pierwszy dzień marca. Jakie mamy dziś święto? Dzień Żołnierzy Wyklętych. Kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, doprowadziłem do podpisania porozumienia między ministrem sprawiedliwości a Instytutem Pamięci Narodowej. Ono umożliwiło rozpoczęcie prac badawczych na ulicy Rakowieckiej, tam gdzie sar śledczy, tam gdzie zginęło setki polskich bohaterów. Niestety, tam nie tylko torturowano, ale także mordorowano polskich patriotów mhm. i o tym święcie musimy oczywiście pamiętać. Sam byłem także ministrem sprawiedliwości, który rozpoczął procedurę unieważnienia kilku tysięcy wyroków sądowych, gdzie pod przykrywką, że były to sprawy kryminalne, polskich patriotów sądzono i karano. No to takie sprawy jak na przykład sprawa INKI, hańba polskiego wymiaru sprawiedliwości. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Inicjatorem tego święta Lech Kaczyński no, nie doczekał e, realizacji jego inicjatywy. Po śmierci e, kontynuowany projekt przez Bronisława Komorowskiego podpisany e, już. E, po przejęciu prezydentury przez Bronisława Komorowskiego. A to ja jeszcze coś nie... dodam do tej wyliczanki, czego widzę, że pan redaktor nie wie. Kiedy byłem ministrem sprawiedliwości i Polska pełniła prezydencję w Unii Europejskiej, wspólnie z ówczesnym węgierskim ministrem sprawiedliwości mhm. Tiborem Nawratyczem doprowadziliśmy do tego, że przyjęto Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Było trudno. Ja nigdy nie zapomnę, jak ministerem sprawiedliwości Hiszpanii pani, na przykład wtedy był rząd socjalistyczny, chciał literalnie wpisać, że chodzi o ofiary reżimów faszystowskich, a my się nie zgadzaliśmy. mówiliśmy, że także komunistycznych. To są dziesiątki tysięcy ofiar. Udało się wszystkich przekonać i dzisiaj w kalendarzu tych dni, które są honorowane przez całą Unię Europejską, jest także Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Mam panu, panu za to. Przekonaliśmy do tego ministra sprawiedliwości, gdzie w symbolicznym miejscu, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego na spotkaniu w Warszawie i tu znowu nawiązanie do świętej pamięci byłego I prezydenta ten, Lecha Kaczyńskiego. Tak, wspominam tę kontynuację, wspominam ten, ten kontynuację e, inicjatywy Lecha Kaczyńskiego przez e, jego następcę. E, no nie bez powodu, e, przed nami przecież kampania wyborcza i ewentualna być może zmiana władzy w naszym kraju. Jakie projekty bezwzględnie, jakie inicjatywy bezwzględnie powinny być kontynuowane, nawet jeżeli dojdzie do zmiany władzy? Obszar polityki zagranicznej. Dzisiaj jesteśmy w symbolicznych dniach, bo oczywiście w wyjątkowy sposób pamiętamy o rocznicy agresji rosyjskiej na Ukrainę. Świat nam się załamał, to znaczy wiemy już na pewno, że granica między cywilizacją, gdzie szanujemy życie, prawa człowieka, integralność państw i zatwierdzenie dla ich międzynarodowych granic, ona się kończy na granicy Rosji i Ukrainy. Mówię o tym, Absolutnie z takim pełnym przekonaniem, ale wynikającym ze smutku i tragizmu sytuacji. Byłem w Buczy, na miejscu kaźni i ludobójstwa. Tam, gdzie są zbiorowe mogiły w tej miejscowości, gdzie mordowano niewinną ludność cywilną. Oglądałem zdjęcia i rozmawiałem z ludźmi, którzy na przykład wchodzili do willi, w której stacjonowali kaderowcy. To było miejsce tortur ukraińskiej ludności cywilnej. I coś, co nie przychodzi nam w ogóle do głowy. W Polsce, ale nie tylko w Polsce, w tym świecie wartości, do którego my się przypisujemy. Szacunek dla zwłok to jest coś, bym powiedział, bezdyskusyjnego. Czy docenia pan z rolę Polski polskiej obecną? Absolutnie tak. W tej sprawie tutaj wszyscy powinniśmy działać na podobnych zasadach. Ja w mijającym roku kilkukrotnie byłem w Ukrainie też jako kierowca normalnie samochodów konwoju z pomocą. Dzisiaj tak naprawdę sprawa polskiego bezpieczeństwa rozstrzyga się nawet nie na granicy Polski z okręgiem Kalinowic. Czyli z Rosją, a w zasadzie my, mówmy historycznie z królewcem, tylko rozgrywa się tam pod Donbasem, tam pod H Hersoniem, tam gdzie walczą mhm. żołnierze ukraińscy, ale gdzie także walczy grupa Polaków, którzy na przykład mieszkali w Ukrainie albo jako ochotnicy pojechali na tą wojnę. A więc w zakresie polityki międzynarodowej, w zakresie wsparcia dla Ukrainy kontynuacja, a gdzie na pewno tej kontynuacji nie będzie? Konflikt z Unią Europejską kompletnie niepotrzebne. My dzisiaj już doszliśmy do takiego momentu... No... Te, przepraszam, bo to trochę za, za krawa na sytuację. Gdyby to nie było tragiczne, to by było humorystyczne. Jak wiemy, ustawa o Sądzie Najwyższym, która miała odblokować fundusze europejskie, do którego zresztą Senat zgłaszał poprawki, takie, które by realizowały jeszcze więcej kamieni milowych. Uwaga, dzisiaj jest w Trybunale Konstytucyjnym i my się wspólnie wszyscy zastanawiamy, czy ten Trybunał to w ogóle rozpatrzy tą ustawę, czy nie rozpatrzy, dlaczego. No, jak mówiła w Antenie. Radiowej Trójki, pani prezes, jest już nadany bieg sprawie. Strony zostały poinformowane o otoczonym postępowaniu doktorze, i czekamy wczoraj, na stanowiska. Ale wczoraj tak, mamy jest, oświadczenie jest grupy sześciu sędziów, którzy domagają się zgromadzenia że nie ogólnego. Nie wezmą udziału w rozprawie, dopóki nie będzie zgromadzenia ogólnego, które wybierze kandydata na nowego Zgadza prezesa. Się. I ja się z tym zgadzam w takim sensie, że ustawa wyraźnie mówi o sześcioletniej kadencji. Ustawa była przyjęta zanim Julia Przyłębska Rozpoczęła swoją kadencję. I dzisiaj, żeby wyjść z tego galimatiasu, bo przecież to nie mecz piłkarski, my nie będziemy patrzeć z wypiekami na twarzy, czy państwo się zbiorą, czy nie zbiorą. Od ich decyzji odblokowanie funduszy europejskich, zależy te setki miliardów złotych dla Polski. Niech zrobią to zgromadzenie ogólne. Będziemy wiedzieć. Pani Julia Przyłębska ma większość w Trybunale albo nie ma. Jak jest inna większość, to niech wybiorą kandydata na prezesa Trybunału, którego później wskaże prezydent i rozstrzygną ten żenujący prezydent spór. Prezydent chyba był świadomy tych sporów w Trybunale. Ale on dokładnie to powiedział. Mówiąc tak kolokwialnie o odkłóceniu się i o tym, żeby sami to rozstrzygnęli. No rozstrzygnąć można to tylko w jeden sposób. Po przez zgromadzenie ogólne, gdzie każdy z członków Trybunału Konstytucyjnego ma jeden głos. Ja już nie mogę do niczego innego przekonywać, ale mówię to w imieniu mhm. tych, którzy nas słuchają, obywateli. My patrząc musimy to na, zakończyć. Patrząc na sprawę politycznie, można powiedzieć, że prezydent Andrzej Duda no jednak dołożył problemów ekipie rządzącej w tym czasie przedkampanijnym. A czy ja w ogóle nie patrzę w kategoriach, czy prezydent dołożył problemów, czy nie. Niestety konsekwencją tej sytuacji dzisiaj jest to, że my wszyscy jesteśmy jako obywatele, zakładnikami sytuacji w Trybunale. Te pieniądze są niezwykle potrzebne. Mamy wczorajsze dane GUS-owskie. dramatyczny spadek wzrostu gospodarczego. Pochodna tego jest także to, że mamy kolejne dane gusu, trochę wcześniej podane, że w ubiegłym roku realna wartość naszych wynagrodzeń najbardziej spadła w ciągu ostatnich 25 lat. I teraz te pieniądze to są setki, miliardów złotych na inwestycje. I jeszcze jedna ważna rzecz. Pieniądze z funduszy europejskich są przekazywane w euro i wymieniane później w Polsce na złotówkę. To wzmacnia złotówkę. Co to oznacza? Przy takim napływie środków złotówka się umacnia, inflacja spada. A inflacja to jest też ogromna dolegliwość dla wielu spośród tych, którzy nas słuchają. Zakończę tak jednym apelem. Z pewnością apelem. uruchomienie KPO wpłynęłoby na wartość naszej waluty Dokładnie pozytywnie. Tak. Szanowni Państwo, zakończcie ten spór w Trybunale Konstytucyjnym. Po to, żebyśmy mogli korzystać z funduszy europejskich i to jest ta zmiana. Żadnych kłótni z Unią Europejską. Wroga mamy na wschodzie, tam szukajmy sprzymierzeńców, przyjaciół i porozumienia. Jest pan senatorem niezależnym, no ale jednak w tym pakcie senackim opozycyjnym został Pan uwzględniony. Rozumiem, że będzie Pan startował w którymś okręgu, być może już wiadomo, w którym. Zawsze w swoim. Ja jestem mieszkańcem Łodzi, Łodzianie, to dla mnie też niezwykle sympatyczne, dobrze oceniają moją pracę. Ja w ostatnich tygodniach na dyżurach poselskich, które zawsze mam w poniedziałki, jest dla mnie niezwykle miłe, że tam przychodzi naprawdę bardzo dużo ludzi ze swoimi problemami. Staram się im pomóc, ale oni wszyscy też mówili to samo. Panie senatorze, prosimy, żeby pan znowu kandydował w wyborach. Tak jak ponad trzy lata temu. Czyli kandyduje, senator niezależny wspierający opozycję. Kandyduje z własnego komitetu wyborczego, ale w ramach porozumienia tak zwanego mm -hmm. paktu senackiego. Zresztą ta zasada dotyczy nie tylko mnie, ale na przykład senatora także senatora Tyszkiewicza dlaczego senat jest specyficznym miejscem to są okręgi jednomandatowe ja zawsze mówię żartobliwie to jak w westernie mamy dwie strony któraś musi zwyciężyć i z punktu widzenia wyborców polacy są często wielokrotnie mądrzejsi od polityków oni doskonale rozumieją dlaczego w senacie musi być jeden kandydat reprezentujący stronę rządową i jeden stronę opozycyjną a oni sobie dokonują wyboru bo to jest Specyfika okrajowania. Panie senatorze, ale co jest takim programowym, merytorycznym spoiwem tego paktu senackiego, oprócz właśnie utrzymania władzy w Senacie, oprócz ten antypisizm? Sto projektów ustaw, które już to porozumienie przyjęło w tej kadencji mówię o tym, bo wszystkie inicjatywy ustawodawcze w Senacie uruchamia? Komisja ustawodawcza, której pracami kieruje. Ponad 300 posiedzeń i 100 ustaw, które wynegocjowaliśmy, biorąc udział wszyscy. Przecież dzisiaj, tak zwany pakt senacki, też tworzą przedstawiciele. I to jest gotowy materiał merytoryczny absolutnie dla kolejnego rządu. Dlaczego? Bo te ustawy zostały już przekonsultowane z obywatelami w ramach konsultacji społecznych i uzgodnione polityczne. Dzisiaj większość senat senat zapleczem merytorycznym przyszłej absolutnie przy władzy. tak i to się nie zmieni. Ja nie ukrywam, że praca legislacyjna to jest dla mnie istota też pracy parlamentarzysty oprócz pomagania konkretnym ludziom, co robię w swoim okręgu wyborczym. I dzisiaj można powiedzieć, że my wchodzimy z ogromnym kapitałem. Zaskoczę pana. Docenia to też rząd. część z tych ustaw już przyjęto w tej kadencji. Kobiety rocznik 53, na przykład rozwiązanie problemów, gdzie państwo oszukiwało, stwierdził to Trybunał Konstytucyjny, ludzi, kobiety jednego emerytur, rocznika tak? w sprawie emerytur. Dodatki do emerytur dla strażaków, ochotników z OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dlaczego podałem te dwa przykłady? To już, Bo te już dwie ze ustawy. 100, 2, to 2%. Te, te dwa przykłady to są projekty, które przygotował Senat, przyjął Senat i uwaga, zostały później zamrożone w Sejmie. Ale ja mam satysfakcję. Rząd zgłosił literalnie takie ja same projekty, które później weszły w życie, i od tego jesteśmy: od rozwiązywania problemów ludzi. I tym się będzie zajmować także większość senacka, bo ja nie ukrywam, że trzymam kciuki za to, żeby jeżeli coś dobrze działa, a dobrze działał blok senacki w tej kadencji, to żeby również po kolejnych wyborach taka większość była w Senacie. To chciałbym pana zapytać jako byłego ministra sprawiedliwości, ale przede wszystkim jako byłego prezesa jak działa gospodarka. Gospodarka odpadami w mieście, bo mamy duże, dużą, duże śledztwo, duże postępowanie zatrzymanych już 13 osób. W tym były minister skarbu, ale także były wiceminister skarbu, a wcześniej jeszcze gospodarki ważni politycy platformy obywatelskiej, którzy są oskarżani dziś o przyjmowanie łapówek nawet w sumie wedle służb śledczych 7 milionów złotych. Ich zdaniem, zdaniem śledczych przetargi na gospodarkę odpadami w stolicy były ustawiane. Panie doktorze, to absolutnie musi być wyjaśnione. Od tego są służby, od tego jest prokuratura, żeby prowadzić swoje czynności, a na końcu sąd stwierdzi, czy doszło do przestępstwa, czy nie doszło do przestępstwa. A jak pan ocenia już decyzję sądu rejonowego w Katowicach, który zgodził się na tymczasowy aresz dla Rafała Baniaka? To co, już jest jakiś sygnał, prawda? Co ocenia sąd w momencie, kiedy ocenia wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu? Czy materiał przedstawiony? uprawdopodobnia możliwość popełnienia przestępstwa uprawdopodobnia, to nie znaczy, że rozstrzyga. Tak jest. Dlatego mówię, że od tego jest oczywiście sąd, bo w Polsce jest domniemanie niewinności i poczekajmy na rozstrzygnięcie sądowe, ale ja mogę powiedzieć, że instytucje publiczne są od tego, żeby wykonywały swoje obowiązki. I tak w przypadku odpadów w gospodarki odpadami w Warszawie, jaki? bo to też odnotowałem i uważam, że to dobra informacja, jak i w przypadku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie weszło z CBA, no bo bym powiedział, ani pan, ani ja nie przyjmiemy do wiadomości, że 26-letni barman jest taką gwiazdą biznesu, że kiedy rejestruje swoją firmę już po ogłoszeniu konkursu, to na wejściu dostaje 50 milionów, bo ma to nie ja też odlotowy, mogę powiedzieć, że sprawa rzeczywiście wymaga wyjaśnienia. Panie pomysł na Każda z tych Chciałem spraw wymaga wyjaśnienia, są O Włodzimierza, gdzie są Karpińskiego, o Włodzimierza Karpińskiego Pan e, zakładam, miał okazję poznać. E, pana ministra. Oczywiście, że e, oczywiście, że poznałem e, Wodzimierza Karpińskiego. I bym powiedział: Mam nadzieję, chcę wierzyć, że w toku prowadzonego postępowania, a później oczywiście sprawy sądowej, okaże się, że jest niewinny. A od tego, jak ocenić zgromadzony materiał, jest oczywiście sąd. W sprawie Rafała Baniaka wiele osób poręczyło, nawet kardynał Kazimierz Nycz, a i tak sąd zdecydował o areszcie. Teraz jest wniosek o areszt w ja, ja stosunku powiem do, szczerze, do pana Nie że nawet nie wiedziałem, kto, kto poręczał w sprawie no Baniaka publiczna lista takich osób. Zgodnie z przepisami procedury karnej, oczywiście, że osoby publiczne jeżeli chcą, mogą za daną osobę poręczyć, bo my czasami zapominamy. Poręczenie to nie jest stwierdzenie, że osoba jest niewinna. Osoby poręczające swoim nazwiskiem mówią, że ta osoba będzie się stawiać na czynności w prokuraturze i później ewentualnie przed sądem. To jest istota poręczenia. Mówił pod swoim imieniem i nazwiskiem Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu i życzę miłego dnia.